Czy możemy już mówić o jakichś statystykach, ile osób dzisiaj już poczuło na własnej skórze te zmiany w przepisach? W dniu dzisiejszym do godziny 13 policjanci zatrzymali 63 kierowców, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość o więcej niż 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym. Znakomita większość z nich straciła prawo jazdy. Jakiego efektu się spodziewamy po tych zmianach? Przede wszystkim takiego efektu medialnego, że spora grupa osób zrozumie, że nie są to wirtualne przepisy, które znajdują się w sferze jakichś propozycji, tylko są to realne, konkretne zmiany, które obowiązują od 18 maja. No i ci, którzy jechali szybko, brawurowo, na własnej skórze odczuli to, że te przepisy po prostu obowiązują.